Przekształcenie w spółkę, spłata części zobowiązań przez gminę, a do tego otrzymana dotacja celowa z Ministerstwa Zdrowia i stałe nakłady inwestycyjne miasta. Najważniejszy obiekt służby zdrowia w stolicy Zagłębia to przykład wzorowej restrukturyzacji. Uratowaliśmy cały szpital powiatowy sosnowiecki przed problemami, które ma wiele szpitali w Polsce. Oddłużyliśmy go, wyprowadziliśmy na prostą, a teraz będziemy tylko polepszać jakość jego leczenia. Przy ulicy Szpitalnej trwa właśnie remont pomieszczeń w kolejnym segmencie. Będzie tam kompleksowo zorganizowana przychodnia, w której właściwie wszyscy specjaliści, którzy są potrzebni naszym pacjentom, będą się znajdować ze swoimi nowo wyposażonymi gabinetami. Jak również gabinetami zabiegowymi i odpowiednim zapleczem. Łącznie w wyremontowanych pomieszczeniach przyjmować będą lekarze 20 specjalności. Ze świetnymi warunkami dla pacjentów, którzy będą mieli standardy bardzo wysokie poczekalnie, centrum rejestracji, centrum monitoringu przyjęć, będą wyświetlane na telebimach czy na monitorach godziny przyjęć, prace gabinetów. Zakończenie prac przewidziane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. W 2014 wykonana zostanie również przebudowa oddziału chirurgii w budynku przy ulicy Zagadłowicza. Oddział chirurgii ogólnej jest jednym z najgorzej w tej chwili wyposażonych pod względem pomieszczeń, pod względem sprzętu, a jest bardzo dobrze działającym pod względem kadrowym i pacjenci chętnie się leczą. Teraz, podobnie jak pacjenci oddziału ortopedii, będą leczyć się w dużo lepszych warunkach. Wybudujemy tam również bardzo dobre gabinety zabiegowe i sale pooperacyjne dla pacjentów, którzy są po zabiegach operacyjnych. Na początku roku rozpocząć ma się też budowa nowego bloku operacyjnego. Jego koszt, około 30 milionów złotych, sfinansowany ma być w oparciu o współpracę z podmiotami zewnętrznymi. Tak, żebyśmy mogli to przedsięwzięcie zrealizować bez zaciągnięcia kredytów. Mamy na to swoje środki. Dzisiaj jesteśmy po rozmowach z partnerami. Bardziej niż wstępnie. Jeżeli wszystko pójdzie po myśli prezesa Nowaka, inwestycja powstanie do 2015 roku. W nowym bloku, który miał być odrębnym pawilonem, połączonym przewiązką z dotychczasowymi budynkami szpitala, oprócz bloku znalazłby się na pewno oddział intensywnej opieki medycznej, bez którego teraz działa szpital. A jest to, o czym nie wszyscy wiedzą, największy powiatowy szpital w kraju.